No i witam ponownie, Adam Urbański, Rentem Service. Tak jak zapowiadałem, byliśmy rzeczywiście na europejskim road tripie w Niemczech, w Holandii, w Belgii, we Francji, znowu w Niemczech, prawie w Austrii i znowu do Polski. I cały bus jest pełny części, co właśnie zamierzam Wam teraz pokazać. Najwięcej miejsca zajmują opony do GMC. 7 sztuk do mojego i 8 sztuk jeszcze na zamówienie kolegi. Ale są tutaj też inne opony z tego co widzicie. I to akurat są opony do wyrzucenia. One są kupione po to, żeby odzyskać felgi, które tutaj są. A są to oryginalne kombaty od Willisa. I takich kombatów kupiłem 7. Kupiłem też opony do GMC. 4 oryginalne opony do Willisa. Wojenne, oczywiście nie w stanie takim, żeby można było śmigać po autostradzie, ale oryginalne, wojenne i takich jeszcze nie miałem, nie widziałem. Plus jeszcze jedną czy dwie felgi do GMC, jedną oponę do GMC. I na tych niektórych oponach od Willisa są jakieś felgi 16, to jest chyba z DKW, także chyba będzie potrzeba poszukania nowego właściciela tego wszystkiego. Natomiast tutaj i jeszcze tam w środku i dalej są części do Willisów, te, które przewozimy z Francji. I na przykład tutaj 3 nowiutkie. Oczywiście, jeżeli je wyciągnę. Aparaty zapłonowe. I oczywiście można się kłócić, że to nie oryginalne, że składam samochody z replik, no ale czasami po prostu szkoda walczyć z oryginałem, ratować trupa, jeżeli można w podobnych pieniądzach po prostu kupić nówkę i na pewno działa. Sam mam taki u siebie, ponieważ gdzieś tam się kiedyś też zmęczyłem z naprawianiem złomu. No i mam, do niego jest tabliczka Autolite'a, także można to założyć. I takie, tak jak mówiłem, przywiozłem 3. To jest na przykład instrukcja smarowania. To jest instrukcja do Willisa. Proszę bardzo. I to są wszystkie punkty smarowania, jaki olej, jaki smar, gdzie, a z drugiej strony przyczepka od Willisa i też wszystkie punkty smarowania, co tutaj trzeba robić, nawet smar w łożyskach kół. Także super, super fajna sprawa. To na przykład zestaw uszczelek do silnika GMC. Kawał uszczelki, no bo 6 cylindrów. To też jest bardzo potrzebne do różnych naszych rzeczy. Więcej pokażę Wam w środku. Może jeszcze podejdziemy od tyłu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale... tutaj też tych części jest bardzo dużo. To są właśnie te kombaty. One mają dodatkowy taki tutaj wspawany krążek, który miał pewnie ustalać, żeby to koło się nie gibało. Natomiast my to po prostu damy na to karkę i usuniemy. I nie będzie problemu. Akumulatory do Hotchkissa. Tutaj pusty karton. I tutaj kolejne kombaty. I ten też jest przerobiony według powojennego austriackiego patentu. I na pewno jest prosta taka felga. Czy będziemy chcieli ją przewracać do oryginału, wymieniać tam blachę? Raczej nie, po prostu trzeba to na tokarce obrobić tak, żeby to wyglądało trochę lepiej i będzie dobrze. Tu jest jedna, tu jest na przykład nieprzerobiona zupełnie felga od Willisa w bardzo dobrym stanie. I tu jest kolejna też wspawanym tym krążkiem opony. Tu jest na przykład, no nie wiem jakie to jest firmy, ale od Willisa. To są nasze sprzęty, tam dalej gdzieś są też wszystkie części, rura wydechowa do Willisa. Naprawdę sporo części, tyle jeszcze na zakupach nie wydałem. Ale co zrobić, zapraszam do oglądania dalej. No i takie coś chyba bardziej zobrazuje Wam, ile tego wszystkiego przywieźliśmy. Bardzo dużo. To są te kombaty, opony od Jamesa, więcej opon od Jamesa,
Tu jest oryginalna opona od Jamesa, która jest na jakiejś innej feldze. Są też te koła z kombatami i z oponami, które są do wyrzucenia. Raz, dwa, trzy i tam jest czwarta. Chyba, chociaż nie, bo to jest tutaj jeszcze jedna felga do GMC i tam się skryła. I tam są te koła i opony do Willisa. A tutaj są wszystkie części, wydechy, świece zapłonowe, cewki, filtr powietrza, przepraszam, filtr oleju do GMC, uszczelka ramki szyby, kedra pomiędzy błotniki a resztę nadwozia, to na przykład zestawy regeneracyjne do cylinderków hamulcowych do GMC. Naprawdę sporo, sporo rzeczy. Tutaj na przykład New Old Stock przewody zapłonowe do GMC. Jak one się tam zmieściły? Nie wiem. Zestaw montażowy do przewodów hamulcowych na mostach napędowych. Kedry na grill. Filce na też na grill. Podkładki słoneczkowe. Naprawdę sporo tego wszystkiego jest. I teraz trzeba to wszystko posegregować, co niepotrzebne wyrzucić. Mam to na myśli te opony czy felgi. Chociaż felgi akurat chyba trafią na jakieś Allegro albo Facebooka. Ale tak, sporo roboty przed nami, bo jednak jest to około tony towaru. I tu jak widzicie, to są, z tego co mi się wydaje, to są felgi do DKW IF-8 bodajże, rosyjskiego sprzętu, jeszcze przedwojennego, wojennego i trochę powojennego. Były różne rodzaje felg. DKW, czyli dekta woda, dykta klej woda, przepraszam, dykta klej woda. Także takie felgi muszę teraz zdjąć z tych opon i te felgi szukają nowego właściciela. Są też inne rzeczy. Kombaty. Nie przerobione. Przerobione, ale to spokojnie odwrócimy. No i tutaj. GMC. I opony. To jest oryginalne pudełko. Prawdopodobnie z przewodami zapłonowymi do GMC. I teraz spróbujemy je otworzyć. Jest w oryginalnej tutaj jeszcze konserwacji woskowej. Jak to nie będzie, to się trochę zdenerwuje. No, opis mówi, że jest. Te boskie niestety przykleja tutaj. Ale zaraz może coś tutaj nam się uda. Tu jest na przykład etykieta pod woskiem i brudem. Niestety przykleiło i no, niestety jest przyklejone, także to z tych napisów to tutaj niewiele zostanie. Mam nadzieję, że to będzie z fajkami do świec, ale chyba się przeliczyłem. Zobaczymy. Chyba, że to są te takie proste, takie blaszkowe. No, wygląda to fajnie, szczerze.
To jest chyba przewód zasilający do cewki. No i przewody. Kurczę, no fajnie. W sumie jestem zadowolony. Kosztuje jakieś tam, nie wiem, 100 euro albo coś na stylu. Ale fajnie, bo oryginał. Tak, i będzie wszystko wyglądało tak jak należy. Super. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Tylko pytanie, gdzie jest przewód między... A jest! Przepraszam, jest. Dobra. Czyli mamy 7. Jest też między cewką a aparatem. Bardzo krótkie są te przewody w ogóle. Na 6-cylindrowy silnik. Ale powinno być dobrze. Także... Zobaczymy, co dalej. No i kolejną częścią, którą przywiozłem teraz właśnie z Francji do mojego Willisa, jest coś, czego tutaj nie ma, a jest to tłumik. Jak widać, poprzedni tłumik, zresztą słychać to było w ostatnich jeszcze filmach, pokazywałem, jak gdzieś tam wjeżdżałem moim, albo wyjeżdżałem, nawet przy tym ostatnim z lasu. Słychać było po prostu, że on jest niestety dziurawy. Tłumiki, no wiadomo, zużywają się. Ja jeżdżę dużo, jeżdżę też niestety zimą. Czego nie polecam, ale ja po prostu jeżdżę, bo lubię, a po prostu sobie raz na jakiś czas odświeżam lakier. No i one oczywiście korodują. Ten akurat ma 5 lat może. I po prostu któregoś razu chyba było tak, że miałem źle ustawiony zapłon. Za wczesny był i po prostu zdarzyła się eksplozja w wydechu. I on po prostu się rozszczelnił. Się otworzył, napuchł. A to już jest efekt po prostu wyciągania. Widziałem, że i tak się idzie na złom, więc wybiłem go młotkiem. No i to już jest nowy. On jest malowany proszkowo, co oczywiście ta farba będzie odchodzić od razu. No więc malowanie tego czymkolwiek innym chyba nie ma na razie sensu. Więc po prostu go tak zamontuję, tak jak jest. Oczywiście można by go walnąć na przykład farbą taką do wydechów, czarnym jakimś temperaturowym sprayem, który powinien wytrzymać, ale ja sobie zrobię tak, że po prostu niech to się wypali. Wtedy sobie go oczyszczę i wtedy go pomaluję tym sprayem. Zwłaszcza, że i taką do wymiany obejmę. Mam taką akurat, kiedyś była potrzebna, no i jest. Teraz ją sobie tylko przepiaskowałem, przesmarowałem. To powinna być taka inna. Ale nie chcę mi się, szczerze mówiąc, teraz szukać na magazynie. Gdzieś mam, ale chcę po prostu to złożyć i dalej jeździć. Świece już wymieniłem i pracuję dużo lepiej. Już nie jest tak, jak chodził na jakimś tam ostatnim filmie. Coś ostatnio te świece mi szybko padają. Tutaj też gumę będę musiał wymienić, ale to na razie sobie odłożę na później. Jak widać, trochę tych opon tutaj jest, to też nie są wszystkie, bo jeszcze są opony, które są tam gdzieś i tam gdzieś. To są opony do GMC, a to są te opony oryginalne do Willisa, które przywiozłem i jeszcze wczoraj zostałem troszeczkę dłużej. Rozebrałem te koła. Tu są 3 kombaty i one niestety, tu jest 4 z tego samego kompletu i one niestety mają taką tutaj dokładkę. Pod spodem jest oryginał. Może uda mi się pokazać. One nie są skręcone nawet teraz. O.
Więc pod spodem jest oryginał, tylko po prostu jest naspawana ta dokładka i to, co my zrobimy, bo tutaj w zasadzie te otwory wcale nie są jakieś tragiczne. Ja te koła zawiozę, te felgi, zawiozę je do prosody na wypiaskowanie i następnie zwiozę felgi do tokarza. Też mamy zaprzyjaźniony zakład, który mi to tutaj wytoczy. Tak, żeby można było tą blachę odjąć. Ona też jest od środka trochę przyspawana, więc po prostu ze środka się zdejmie z zewnątrz. Ta operacja pewnie będzie kosztowała dużo, no ale no myślę, że warto ratować oryginalne felgi. Zwłaszcza, że nawet repliki nie są tanie. A tutaj no jest oryginał. Często są pytania właśnie o oryginalne kombaty, ale niestety trzeba polować. No i ja akurat polowałem i przywiozłem je z Bawarii, czyli tak naprawdę 1200 km stąd. Także jeżeli miałbym jechać tylko po te koła, no to już to są bardzo drogie koła, a jeszcze musiałem za nie zapłacić. Ta jest jedyna, która jest nieruszana. No i tak na chwilę tutaj założyłem oryginalne Goodyeary WN-ne produkcji amerykańskiej. Więc fajnie, że to są opony, które są oryginalne, one przejeździły przez wojnę i to jest pewne, to, że one przejeździły przez wojnę, bo znalazły się w Bawarii, czyli jakby tak naprawdę szukać i wymyśleć jakieś historie, to można by tutaj powiedzieć, że kompania E z tą pierwszej dywizji jeździła Willisem z tą felgą czy z tą oponą. Ja oczywiście takich bajek nie snuję, ale gdybym był bajkopisarzem, to może bym coś takiego wymyślił. W każdym razie są 3-4 oryginalne opony. Jedna Bev Goodrich i 3 Goodyeary. Na razie to sobie czeka. Prawdopodobnie jedna z, znaczy w zasadzie 5 felg z tych 7 trafi do Forda GPW, którego teraz od niedawna robimy, ponieważ on jeszcze felg nie ma, a klient też właśnie chciałby mieć dużo oryginalnych części, a te zdecydowanie oryginalne są. Opony, ja zbieram takie opony w celach takich, powiedzmy sobie, ekspozycyjnych. Czasami jak mamy jakiś samochód do remontu, który przyjeżdża czy przepływa i jest na jakichś zupełnie innych kołach, no to fajnie na przykład do niego dołożyć wtedy takie oryginalne koła. To też zwiększa jego wartość. To jest moja półka, w zasadzie no, cały regał z częściami od GMC. I tutaj na przykład już jest sporo elementów, które są gotowe. To jest na przykład podpora wału napędowego, która już jest wyczyszczona, zapodkładowana i w kolorze. Tu mamy wypiaskowane gniazdo elektryczne przyczepy i ono jeszcze trafi w ocynk, dlatego tak sobie luźno leży. Pompa wody. Co ciekawe, cały silnik w GMC będzie w kolorze szarym, ale pompa wody akurat jest zielona. Tutaj dwa prezenty, które otrzymałem od mojego kumpla Nika Vanitsena z Belgii, u którego kupowaliśmy opony. I to są części właśnie też do GMC. To jest uchwyt pod korbę. I jego się wkłada w przedni zderzak, tak się go zahacza. I przykłada się korbę i można sobie po prostu odpalić auto, jak nie ma prądu. A to z kolei, to kółeczko, to jest bridge plate. Czyli ono będzie żółte i będzie miało 8 czarną namalowaną. I to jest tabliczka, która oznaczała, jaka dopuszczalna jest masa danego pojazdu wjeżdżającego na most. W trakcie wojny wiele przepraw przez rzeki były właśnie organizowanych jako mosty pontonowe. I żołnierze, którzy obsługiwali po prostu ten most, patrząc na tabliczkę, na bridge plate, czyli tabliczka mostowa, można powiedzieć, wiedzieli, ile ton
ładunku w pojazdach wpuszczają naraz na most i dzięki temu wiedzieli, żeby takiego maksymalnego dopuszczalnego obciążenia nie przekroczyć. Tu już są na przykład mocowania tylnych lamp, tylne lampy, osłony odblasków i to już jest też wypiaskowane w podkładzie i w kolorze. Z drugiej strony akurat to jeszcze muszę domalować, ale to nie jest w ogóle w tej chwili aż tak ważne. I tutaj wchodzi fabrycznie to właśnie gniazdo przyczepy elektryczne. Oczywiście to się tam wszystko wsuwa. Sporo rzeczy jest tutaj już gotowych. Są dźwignie od reduktora, jest kółko od pompy wody. To są też elementy sterujące właśnie przełożeniami reduktora. Tak samo to jest też blacha i druga, które to trzymają, to jest przykręcone do skrzyni biegów. Tam jest już koło hamulca ręcznego, hydrowak, który jeszcze wymaga odświeżenia, a może będzie trzeba go otworzyć i wymienić reparaturę, zobaczymy. Reparatury hydrowaka akurat jeszcze nie mam, to jest tam jakieś 100 euro, czy 150, raczej 150. A nowy hydrowak chyba kosztuje 500, czy 600, czy 700 euro, już teraz też nie pamiętam. Wydech, można kupić nowy wydech, ale póki ten jeszcze działa, to ja sobie go zostawię. Tu akurat dwie skrzynie biegów do Ulisa. I tutaj mamy jakieś części właśnie elektryczne ze środka. I nie tylko. Ramka szyby przedniej, tu jest na przykład podsufitka, która też już tutaj kilka warstw farby otrzymała, że będzie trzeba to jakoś po prostu wyczyścić i pomalować od nowa. W tym czarnym worku jest cała instalacja elektryczna, kierownica, tam z tyłu jest chyba podłoga, to jest podstawa pod koło zapasowe. Sporo rzeczy, sporo rzeczy. Jeszcze na dole mamy sporo fantów, ale to zaraz Wam pokażę. Tu są kolektory. No i się okazało niestety, że... Wow, śnieg spada z dachu. Okazało się, że kolektor wydechowy jest trochę pęknięty. Raz, że tutaj ma pęknięcie, a dwa, że jeszcze tutaj. Także muszę to zawieźć do pospawania. Przepiaskowałem go sobie, żeby był świeży na to piaskowanie. Po spawaniu zabiorę go na frezowanie tej płaszczyzny, żeby na pewno była równa. I na koniec go pomaluję. Przedni most dalej czeka. Tutaj wały są rozłożone. Silnik dalej czeka. Widać tutaj piękna, oryginalna tabliczka. GMC Truck. I tutaj numery. I teraz tak, jeżeli chodzi o numery. Dowiedziałem się, że ciężarówka została wyprodukowana 3 czy 4 stycznia 1943 roku. Natomiast silnik, no tutaj wskazuje na to, że jest z 1941 roku. Więc jest trochę niewiadomych. Ale zobaczymy. Tu są koła złożone już do wolinowego Willisa. Oczywiście Firestone. To są te, które przywiozłem w grudniu z Belgii, ale teraz niedawno były montowane. I tutaj przy nieocenionej pomocy Wojtka mamy już sporo elementów podwozia, które są wyszczotowane, wypiaskowane i w podkładzie. Także one już tutaj w większości czekają na to, żeby je polakierować na oliwkowo, poza niektórymi elementami do silnika, które będą szare. Także super. Tutaj mamy krzyżaki wałów, tutaj są elementy też wałów napędowych, pióra wycieraczek, nie wiem czemu one tutaj akurat leżą. I tutaj, proszę bardzo, reduktor, skrzynia biegów, prądnica, filtr oleju. Tutaj mamy jakieś mocowania właśnie silnika. Pedał hamulca, sprzęgła, to są mocowania tylnych resorów, tam jest rozrusznik,
One są na razie w takim podkładzie czarnym, ale będą jeszcze polakierowane takim epoksydem w czarnym połysku. Natomiast to, co jest tutaj czerwone, to będzie potem oliwkowe, a skrzynia już taka zostaje, bo już jest w swoim docelowym kolorze. No niestety reduktor jest ciężki, więc będzie trzeba go jeszcze z drugiej strony domalować, ale już jest nieźle. Pokażę Wam jeszcze filtr oleju, ponieważ on też jest super. Wydaje mi się, że to jest w ogóle oryginał. Raz, że tutaj się firma zgadza. A dwa, zobaczcie. W ogóle mało filmów kręcę w biurze swoim. A nie jest wcale takie brzydkie. Kurczę teraz, żeby tego nie zepsuć. Bo kartonik jest, kurczę, ładny. Zobaczcie, że tutaj jest filtr oleju, dokładnie wkład. Się przykleił niestety do tego pudełka, ale proszę, to jest oryginalny wosk. Teraz już się tak nie robi, więc podejrzewam, że ten wkład, on oczywiście jest w idealnym stanie dzięki temu, że jest w tym wosku, ale ten wkład, no zaraz, jest to jakaś data produkcji? Raczej nie, ale super, albo jest to świetne repro, albo jest to oryginał, więc jeszcze lepiej. Pies się obudził i się zainteresował tym, co jest tutaj, ale to nie moje akurat. Przewijane z Belgii, ale nie moje. To jest ciekawa rzecz. To jest też nie moje, ale to jest skrzynka na części zapasowe do Tyrkicala, czyli do Browninga kaliber 0,30 cala, czyli 7,62, która jest montowana. To jest akurat zegar ciśnienia powietrza. Która jest montowana w podłodze wieżyczki Greyhounda M8. Bardzo fajna sprawa i mój serdeczny kolega z Belgii jest producentem, jedynym na świecie producentem. Taki strzynek zrobił krótką serię. Także takie rzeczy też są dostępne. Jeżeli ktoś z Was ma Greyhounda i brakuje mu tej skrzynki, to zapraszam do kontaktu. Z innych ciekawych rzeczy, tu jest chyba, wydaje mi się, że tu jest pompa paliwowa do Jamesa, zaraz zresztą zobaczymy, ale tu na przykład mamy proszę, to jest wałek atakujący, to jest koło talerzowe dyferencjału do wolinowego Ulisa. I teraz patrzmy. Wydaje mi się, że to jest oryginalna wojenna pompa paliwowa do GMC, która pewnie będzie wymagała wymiany gumek, których teraz nie mam, także nie jestem z tego super zadowolony, ale zobaczymy. Dobra. Zobaczmy. Dobra. Strasznie mi się ciasno robiło na biurku. Raz, że te wszystkie części, dwa, że jeszcze tutaj moje małe ulisy. Choinkę jeszcze muszę schować. Co tu są za napisy? Ok, czyli to jest pewnie też zawoskowane. Oprócz tego jest to w takim specjalnym woreczku, które zresztą ma od środka warstwę aluminiową, czyli też
żeby było to odporne na temperatury. Zobaczmy. Tu jest w ogóle ciekawe, co tu jest. Pump fuel one each, czyli że pompa paliwowa, jedna sztuka w środku. Blackstone Manufacturing Company. Super. Metoda pakowania numer 2. Zapakowano z użyciem dodatku dehydracyjnego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. No ale chodzi, wiadomo, o to, żeby wilgoci tam nie było. Nie otwierać. Chyba, że będzie się już to używać. No, zamierzam to za tydzień, dwa już zamontować. To może mogę otworzyć. W środku jest kolejny oryginalny karton. Super sprawa, że takie rzeczy są w ogóle jeszcze dostępne. Ale to tu jest ten jakiś proszek taki do sorbent do odwodnienia. To chyba oznacza, że jeżeli by była ta kartka jakiś tutaj w jakimś innym kolorze, to wtedy coś by się tutaj właśnie, to by oznaczało, że na przykład jest za dużo wilgoci albo coś tam z tego. Dobra, ten sorbent może włożyć tutaj z powrotem, by się nie rozsypał. I teraz rozwijamy, co tu jest napisane. Marwell Wrap. Super, no jeżeli ktoś jest fanem Marwella, no to super, to mam oryginalny papier Marwella. Wow. Dobra. Świetna jest ta pompa. Naprawdę jest oryginalna, nowa pompa paliwowa do GMC. No. A pamiętacie, prawdziwy killer nie ma pęcherza. Prawdziwy killer ma pompę paliwową do stara. By chyba do stara nie pasowała, ale... Okej. Jeszcze tutaj wykręcę tą stronę. No i teraz zobaczmy. W moim drzemsie jest pompa paliwowa, ale nie ma pompki wstępnej. Więc za każdym razem przy ponownym uruchomieniu jest taki problem, że paliwo, które się cofa, no sprawia, że trzeba długo, długo kręcić, zanim on odpali, albo dać mu trochę do gaźnika. Na tym tymczasowym przewodzie, który miałem, była taka gruszka, no ale docelowo nie będzie tego tym przewodu i nie będzie tej gruszki, więc potrzebna jest po prostu solidna nowa pompa paliwowa, ta jest akurat oryginalna, więc super. I żeby unikać, nawet jeżeli się paliwo cofnie, po prostu trzeba odpompować. I tutaj jest pompka wstępna. No i ona działa. Super. Oryginalna pompa paliwowa do GMC CCKW 353. Podobno będzie trzeba w niej wymienić membranę, ponieważ te stare membrany średnio działają z współczesnym paliwem. No ale zobaczymy. Jak już się popsuje, no to wtedy wymienię.